Eligiusz Mich ponownie przewodniczącym PO w powiecie ostrowieckim. Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Zagłoby i Żeromskiego. Kluby męskiej plus ligi zmierzyły się w Ostrowcu. Witam Państwa w poniedziałek, 7 października. Karolina Kamińska. Rozpoczynamy Telefakty. Eligiusz Mich został ponownie wybrany przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w powiecie ostrowieckim. Zjazd delegatów odbył się w minioną niedzielę. Materiał Magdy Jurkowskiej. Eligiusz Mich został ponownie wybrany przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w powiecie ostrowieckim. W minioną niedzielę w hotelu Akademia odbył się zjazd wyborczy Platformy Obywatelskiej, podczas którego wybierano władze struktur powiatowych partii. Powinienem, parafrazując Winstona Churchilla, obiecać Wam pot, krew i łzy w tym okresie, który nas teraz czeka. I to Wam obiecuję, ale obiecuję Wam też, myślę, wiele sukcesów. W zjeździe Platformy Obywatelskiej w Ostrowcu udział wzięło 71 delegatów z 11 kół działających na terenie powiatu ostrowieckiego. Eligiusz Mich, podsumowując skróconą, ale prawie 4-letnią kadencję, przedstawił delegatom sprawozdanie z prac zarządu. W okresie ostatniej kadencji odbyło się 34 zebrania zarządu. To był czas, okres przełomowy w życiu ostrowieckiej Platformy. To rzeczywiście w minionej kadencji w wyniku wyborów samorządowych Platforma Obywatelska sięgnęła po władzę, współrządząc zarówno w mieście, jak i powiecie. Sytuacja Platformy w Ostrowcu jest stabilna. Dawno nie było tak spokojnej atmosfery, roboczej atmosfery. Partia ma nową siedzibę w centrum miasta, gdzie dyżury, czekając na mieszkańców Ostrowca i powiatu, pełnią radni. Struktury partii w terenie są stabilne. Mamy uwzględnionych, ujawnionych 170 członków Platformy Obywatelskiej. Jest to stan o kilkanaście osób wyższy niż 4 lata temu, pomimo tego, że przez ostatnie pół roku Rada Krajowa, Zarząd Krajowy dokonał weryfikacji członków. Zaangażowanie i aktywność Platformy pokazuje też sam zjazd na 78 delegatów wybranych w kołach. W zjeździe wyborczym uczestniczyło 71 z pełnią praw wyborczych. Ja myślę, że ona nabiera mocy i myślę, że szczyt mocy będzie za rok. Platforma rośnie siłę w naszym mieście. Owszem, jest różnie oceniana, jeżeli chodzi o ogólnokrajowe sondaże, natomiast w naszym powiecie, w naszym mieście sądzę, że ludzie rozsądni, którzy są członkami Platformy, odgrywają coraz większą rolę i widać to zarówno po frekwencji, jak i po tym, co robimy dla nas. To ostatnie 4 lata był to czas z całą pewnością dobry dla Platformy. Na pewno nie był to czas stracony, chociażby dowód mamy w postaci wyborów samorządowych poprzednich. Ta wygłoszona ocena Platformy i przewodniczącego pokrywa się z wynikami wyborów. Właściwy człowiek na zbliżający się niełatwy polityczny czas. Kandydatura Eligiusza Micha na przewodniczącego w nowej kadencji była zresztą jedyną. Kontrkandydatów nie było. W takiej sytuacji życzylibyśmy sobie wszędzie. To oznacza, że przez ostatnie lata przewodniczący sprawdził się. Dlatego nikt nie zamierza dalej konkurować, bo po prostu jest odpowiednim kandydatem na te najbliższe lata. W wyborach tajnych za Eligiuszem Michem zagłosowało 67 delegatów. Jedna osoba była przeciw, dwie wstrzymały się od głosu. Największe wyzwania to wybory, bo rok następny to wybory do Europarlamentu, wybory samorządowe, w roku 2015 wybory do Parlamentu, do Sejmu i do Senatu. To jest to prawdziwe wyzwanie dla partii politycznej. Wcześniej 26 października wybory władz partii w regionie. Przewodnicząca partii w regionie świętokrzyskim Marzena Okła-Drewnowicz, gratulując zwycięstwa Eligiuszowi Michowi, już prosiła o poparcie. Remont skrzyżowania ulic Zagłoby i Żeromskiego wywołał duże zamieszanie wśród kierowców. Wielu z nich jeździ na pamięć, nie zwracając uwagi na znaki informujące o zmianie organizacji ruchu. Skutki takiej jazdy mogą okazać się bardzo niebezpieczne. Jeden za drugim samochody dojeżdżały do zamkniętego skrzyżowania i zawracały. Kierowcy zaś z niedowierzaniem patrzyli na to, co się dzieje. Dla wielu remont i zamknięcie ulicy Żeromskiego było dużym zaskoczeniem. Tak, przyjechałem niedawno, ale remonty tutaj takie. Utrudnienia troszkę.
A to wcześniej nie ma znaków, że będzie, że jest zmiana organizacji? Znaczy, ja przyjechałem dopiero, wie pan, i jestem taki zdezorientowany trochę, no, co zrobić. Utrudnienia powstały tak duże, że w piątkowe popołudnie zablokował się cały dół miasta. Policja postanowiła sprawdzić, czy zmiany w organizacji ruchu zostały odpowiednio oznaczone i należycie poinformowano kierowców o możliwych utrudnieniach. Wszystko zostało jednak wykonane jak należy. Nic do zarzucenia nie ma sobie też wykonawca. Problem polega w jeżdżeniu na pamięć. Oznacza to, że kierowcy w ogóle nie zwracają uwagi na oznakowanie. Wiadomo, że to jest zaskakujące, bo tak zawsze jest, ale no były z naszej strony informacje zarówno do Urzędu Miasta, jak i do powiatowego, do Starostwa Powiatowego, tak samo też i Generalna Dyrekcja, która jest zleceniodawcą tego remontu, także no tutaj wszyscy wiedzieli o tym. Okazuje się, że nie wiedzieli tylko kierowcy, czyli najbardziej zainteresowani. Brak informacji na temat planowanych robót drogowych nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania się do przepisów ruchu drogowego, a co za tym idzie, czytania znaków. To będzie wymiana nawierzchni, czyli remont tutaj masy bitumicznej, plus będzie wymiana pętli indukcyjnych na dojazdach do skrzyżowań. To jest związane z sygnalizacją świetlną, która będzie tutaj przebudowywana, ale to mówię, to są tylko pętle indukcyjne. I generalnie częściowo będzie wymieniany krawężnik, ten, który jest na połączeniu między jezdnią asfaltową, a zatokami postojowymi i miejscami parkingowymi tutaj przy ulicy Zagłoby. Remont potrwa do końca października. Prace związane są nie tylko ze zmianami nawierzchni, ale też przebudową skrzyżowania. Dzisiejszy dzień, jutrzejszy, podejrzewam, że jeszcze chyba poniedziałek, część kierowców będzie jeździła na pamięć. Nie patrzą na tablice objazdowe, które są ustawione na oznakowanie. Także moja serdeczna prośba byłaby taka, abyście Państwo w tym momencie większą uwagę zwracali na to ustawione oznakowanie. Z pewnością wszystkim nam ono pomoże i zaoszczędzi nerwów. Mimo iż droga zamknięta jest już od piątku, to nadal wielu kierowców ma problem z przyzwyczajeniem się do nowej sytuacji. Jazda na pamięć, niezachowanie ostrożności na drogach to czynniki, które z pewnością przyczyniają się do wypadków i kolizji samochodowych. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło wczoraj w godzinach przedpołudniowych w Ostrowcu Świętokrzyskim właśnie na ulicy Zagłoby. Kolizji uległy dwa pojazdy, samochód osobowy Volkswagen Bora i samochód ciężarowy Scania z naczepą. Kierujący samochodem Volkswagen Bora, który podróżował sam, wjechał w tył naczepy samochodu ciężarowego. Na szczęście oprócz niewielkich obrażeń ręki jednego z kierowców nikomu nic się nie stało. W Telefaktach czas na kulturę. W piątek, 4 października o godzinie 18 w Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy Aleksandra Salija, artysty zawodowo związanego z Ostrowcem. Relacje z wystawy pod tytułem Ślady Pamięci przygotowała dla Państwa Magda Jurkowska. Od piątku 4 października w Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury czynna jest wystawa Ślady Pamięci Aleksandra Salija. To wystawa retrospektywna artysty, pokazująca przekrój jego twórczości fotograficznej. Najwcześniejsze zdjęcie to jest 1966 roku, dotyczy targowiska. Natomiast od momentu, kiedy zostałem przyjęty do zakładu badawczo-doświadczalnego na nowym zakładzie, robiłem zdjęcia przy mikroskopie, ale oprócz tego musiałem rejestrować jakieś wydarzenia, zebrań partyjnych i nie tylko. I najważniejszą rzeczą to dla mnie było penetracja ludzi, ich widoki na huty. Te twarze ludzi spracowanych robiły na mnie ogromne wrażenie. Zresztą zawsze się utożsamiałem z klasą robotniczą, która robiła wrażenie. Aleksander Sali z Ostrowcem związany jest od 1966 roku. Urodził się na Kresach Wschodnich w Kuropatnikach. Jest nie tylko znakomitym dokumentalistą, portrecistą, uprawia też fotografię kreacyjną. Jest to naprawdę kawał dobrej roboty, wiele lat pracy, a twórczość Olka nie można włożyć do szufladki, że jest tylko fotografem pejzażu, portretów, huty, czy też fotografii analitycznej. Dlatego ta wystawa pokazuje właściwie takie cztery działy. Jest huta,
miasto. Są poszukiwania i eksperymenty, są i targi końskie. W każdej z tych dziedzin Olek uzyskał wiele sukcesów i nagród. Aleksander Sali na swoim koncie ma 250 wystaw, także zagranicznych. Oczywiście nie tylko fotograficznych. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Status członkowski uzyskał jako pierwszy w Ostrowcu jeszcze przed Stanisławem Sudnikiem. Jest też członkiem Związku Polskich Artystów Pastelistów oraz Związku Polskich Artystów Plastyków, z łatwością łącząc te wszystkie dziedziny sztuki. Dla mnie jest to wystawa o tyle osobista, że Olek był moim nauczycielem i mentorem. Znamy się blisko 40 lat i te swoje takie kroki fotograficzne stawiałem pod okiem Olka. Wystawie towarzyszy album, który wchodzi do kolekcji wydawniczej Fotografii Ostrowieckiej z pozycją numer 8. Przypominamy Państwu, że w Ostrowcu w Biurze Wystaw Artystycznych oglądać można jeszcze wystawę prac malarstwa, rysunku i ceramiki Anny Szymanek. A od wczoraj w Muzeum Historyczno-Archeologicznym czynna jest wystawa pod tytułem Dzieje polskiego cukrownictwa. Relacja z otwarcia tej wystawy już jutro na naszej antenie. Proszę nas oglądać. 23. Mistrzostwa Polski pracowników oświaty w tenisie stołowym odbyły się w miniony weekend w Ostrowcu Świętokrzyskim. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział niemal 100 nauczycieli z całej Polski. Ostrowiec po raz trzeci i ostatni był gospodarzem tych zawodów. 23. Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Nauczycieli w tenisie stołowym po raz trzeci organizowane w Ostrowcu cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli lubiących grać w popularnego ping-ponga. Zawody każdego roku przyciągają wysoką liczbę uczestników. Mamy bardzo wielu zawodników, jest ich około 95, bo ciągle to się zmienia, dojeżdżają jeszcze, a więc może być nawet więcej. Po raz 23 w kraju i trzeci raz w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywają się te mistrzostwa. Tak jak wspomniałam, cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Nauczyciele przyjeżdżają tu chętnie, ponieważ dobrze się bawią, mają dobre warunki zakwaterowania, dobre warunki, jak widzimy wszyscy, gry. Nauczyciele rywalizowali w kilku kategoriach. Zawody w Ostrowcu zostały przygotowane tak, aby rozegrać je w jak najkrótszym czasie. Wymaga to dobrej organizacji, jednak wśród nauczycieli o to nie trudno. Zawodnicy są w przeróżnym wieku, bo najstarszy pan ma 84 lata, najmłodszy 20 parę. Grają w 10 kategoriach, kategoriach wiekowych. 3 kategorie wiekowe to są kategorie pań mamy mniej, 7 kategorii wiekowych są to mężczyźni, w tym kategoria zawodników zrzeszonych. Najwięcej zawodników to zawodnicy w wieku od 40 do 50 lat. Tegoroczne mistrzostwa były jednak ostatnimi organizowanymi w Ostrowcu. Główny organizator, czyli Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, zdecydował, że w przyszłym roku nauczyciele odwiedzą już inne miasto naszego województwa. Założyliśmy sobie, że co 3 lata w innym rejonie. Najpierw był przez 7 lat Ożarów, później był Staszów przez 3 lata, Ostrowiec 3 lata i teraz zaproponował Sandomierz organizację imprezy. Nie dlatego, żeby Ostrowiec się nie spisał, bo wspaniale tu się czują i zawodnicy, organizatorzy sobie świetnie radzą. Z organizacją zawodów trudno jest się pożegnać w zespole szkół numer 2, gdzie odbywały się one przez 3 lata. Dyrektor placówki Artur Łapiński uważa, że mistrzostwa angażowały całą szkolną społeczność. Trzeci rok z rzędu, nie jesteśmy głównym organizatorem, ale mamy spory udział w organizacji tej imprezy. Udostępniamy obiekt, musimy sprawdzić się organizacyjnie, młodzież nasza sędziuje, też nasi uczniowie kibicują, no i uczą się czegoś dobrego. Patrzą, jak dorośli, często już w zaawansowanym wieku ludzie, potrafią ze sobą świetnie rywalizować. Mimo iż ostatnie w Ostrowcu, to jednak pomyślne dla zawodników reprezentujących powiat ostrowiecki. W tym roku wypadnie wyjątkowo dobrze, podobnie jak drużyna reprezentująca województwo, która zajęła 4. miejsce. W kategoriach zajęli punktowane miejsca. Pan Tadeusz Kurek w swojej kategorii wiekowej 3. miejsce, pani Alina Pożoga w swojej kategorii wiekowej 3. miejsce, Elżbieta Ozdoba w swojej kategorii wiekowej 5. miejsce i pan Marek Wiewiór w swojej kategorii wiekowej 4. miejsce. A więc myślę, że wyniki są bardzo dobre, bardzo nas zadowalają. Zawodnicy z przebiegu imprezy byli zadowoleni, szczególnie ci, którym udało się zdobyć medale. Zawody super odbyły się, fajne były.
No i jestem zadowolona, bo zajęłam trzecie miejsce. Ogólnie super. Uczestnicząc w mistrzostwach, nauczyciele dają przykład, że sport to nie tylko dbanie o dobre zdrowie, ale też okazja do dobrej zabawy. W temacie zmagań sportowych pozostajemy. W piątek, 4 października, w hali sportowo-widowiskowej KSZO odbyło się wielkie siatkarskie święto. Dwa kluby męskiej plus ligi rozegrały przed ostrowiecką publicznością pokazowy mecz. W rolach głównych wystąpiły drużyny Efektor Kielce i AZS Indyk Pol Olsztyn. Miłą niespodziankę sprawili sympatykom siatkówki w Ostrowcu włodarze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W piątek, 4 października, w hali przy Świętokrzyskiej rozegrany został pokazowy mecz piłki siatkowej mężczyzn pomiędzy dwoma zespołami na co dzień występującymi w rozgrywkach Plus Ligi, Efektorem Kielce oraz AZS-em Indyk Pol Olsztyn. Spotkanie, które obejrzała liczna rzesza ostrowieckich fanów tego sportu, zakończyło się zwycięstwem zespołu z Warmii i Mazur 4-0. Najbardziej dramatyczny był set otwarcia tego pojedynku, w którym to podopieczni wielokrotnego reprezentanta Polski Krzysztofa Stelmacha zwyciężyli swojego rywala 30-28. Kolejne sety już pod kontrolą zespołu Indyk Polu, choć zacięte, olsztynianie rozstrzygnęli na swoją korzyść, zwyciężając do 22, 23 i 20. Kibice liczyli w tym spotkaniu na występ wychowanka UMKS-u Ostrowia Ostrowiec Świętokrzyski, byłego reprezentanta Polski Grzegorza Szymańskiego. Niestety uraz łokcia, z jakim boryka się ostrowczanin reprezentujący od tego sezonu barwy Indyk Polu, nie pozwolił mu na występ w tym spotkaniu. Nie mogłem się pokazać przed tą publicznością. Przyszła mama, tata, no niestety nie udało się. Bardzo dziękuję. Bardzo chciałbym podziękować Mariuszowi, prezesowi, trenerom, wszystkim, którzy tutaj zorganizowali ten mecz. No i życzyć głównie Darkowi tutaj sukcesów, żeby tych kontuzji było jak najmniej i frekwencji na trybunach. Po dwóch rozegranych setach pojedynku Efektor Indyk Pol nastąpiła oficjalna prezentacja zespołu pierwszoligowych siatkarek AZS-u KSZO Ostrowiec. Podopieczne trenera Dariusza Parkitnego zaprezentowały się ostrowieckim kibicom przed zbliżającym się sezonem. Do tego nasze zawodniczki przystępują w roli jednego z faworytów do awansu do wyższej klasy rozgrywkowej, którą jest Orlen Liga. Po prezentacji na parkiet wróciły ekipy z Kielc i Olsztyna już w nieco zmienionych składach. Ostatecznie trenerzy skrócili to spotkanie do 4 setów. W sumie kibice hali przy Świętokrzyskiej obejrzeli kawałek fajnej siatkówki w wydaniu zespołów Plus Ligi. Ja się cieszę, że wygraliśmy ten mecz. Szczególnie te dwa pierwsze sety były naprawdę... Obydwie drużyny demonstrowały fajną siatkówkę, dobrą i widać, że coraz bliżej jesteśmy naszych rozgrywek i ta nasza forma, sądzę, że nie z tygodnia na tydzień, tylko z dnia na dzień będzie rosła. Gratuluję przede wszystkim Krzyśkowi i zespołowi z Olsztyna odniesionego zwycięstwa. Myślę, że mecz podobny jak te wcześniejsze, które żeśmy rozgrywali, że te sety bardzo, bardzo zacięte. Natomiast nie udało nam się po raz trzeci przełamać zespołu z Olsztyna. Tak jak w dwóch poprzednich meczach i przegrywając 2-0 wygrać trzeciego seta, tym razem zespół z Olsztyna postawił tą przysłowiową kropkę na i wygrał to spotkanie. Szkoleniowiec drużyny gości Krzysztof Stelmach wraz z kapitanem swojego zespołu Dobrowolskim byli pod wrażeniem obiektu przy Świętokrzyskiej. Nie jedno miasto, nie jeden ośrodek siatkarski może Wam zazdrościć takiego obiektu i nawet po tym, co tutaj, jak zostaliśmy przyjęci, to widać, że jest atmosfera, może nie powiem siatkówki, ale widać w tym mieście atmosferę sportu. Sportu i chcielibyśmy mieć taką halę w Olsztynie. Będziemy ogrywać nawet, jeśli rozmawialiśmy z chłopakami. Wzięlibyśmy w ciemno, tą halę byśmy wzięli w ciemno. Mamy normalnie bardzo fajną salę, no, ale też z lat 70. I porównując do takiego obiektu, no to rzeczywiście komfort pracy, nie mówię o przyjemności, ale komfort pracy jest zdecydowanie inny. I ciepło jest i ładnie po prostu i przyjemnie. Dziękujemy bardzo jeszcze raz za przyjęcie, za zaproszenie. Jeżeli będą takie możliwości w przyszłych latach, to my się deklarujemy, że możemy chętnie tutaj przyjechać. W sobotę w hali Legionów w Kielcach obie drużyny rozegrały mecz rewanżowy. W tym gospodarze nie byli zbyt gościnni i pokonali ekipę Indyk Polu 3-0.
Obie drużyny już w najbliższy weekend rozpoczynają rozgrywki sezonu 2013-2014. Dziękuję za uwagę. Tym sportowym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Telefaktów. Do zobaczenia jutro o stałej porze.